Dzień dobry, witajcie. Jesteśmy na kolejnym naszym live'ie. Dzisiaj taki live trochę nietypowy. Zaprosiłam gościa, który jest moim kolegą, ale i moim absolwentem szkolenia z udziału. Jest też sportowcem. Dzisiaj porozmawiamy sobie nie tylko o prawie, ale porozmawiamy sobie też o życiu, o tym, jak sport wpływa na naszą karierę zawodową i podpowiemy Wam kilka tipów, jak dobrze zarabiać na nieruchomościach. Słuchajcie, powitajmy dzisiaj mojego gościa, Pawła Mrozowskiego. Cześć, Paweł. Cześć, cześć, cześć. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i widać. Słuchajcie, dajcie nam znać, czy widzicie nas, czy słyszycie, czy wszystko jest ok, bo wiemy, że te problemy techniczne czasem bywają, także jesteśmy tutaj dla Was, chcemy się z Wami podzielić naszymi doświadczeniami, tak żebyśmy później mogli też wspólnie na przykład inwestować. Także słuchajcie, dajcie znać, czy wszystko działa, ok? Widzę, że już sporo osób jest z nami. Paweł, a tymczasem powiedz kilka słów o sobie. Takie wprowadzenie dla tych, którzy Cię nie znają. Nazywam się Paweł Mrozowski, pochodzę z Torunia, tutaj też inwestuję. Jestem ojcem dwójki wspaniałych dzieci, mężem szczęśliwym. Zajmuję się zawodowo inwestowaniem w nieruchomości, w te takie troszkę trudniejsze nieruchomości, którymi są kamienice. Jeśli chodzi o moje hobby, to akurat no sport, nie ukrywam, że jest moim hobby. Chodzę regularnie na treningi kickboxingu, no i na siłownię uczęszczam. Też nie ukrywam, że sporty sylwetkowe i sporty właśnie wydolnościowe, sporty walki to jest to, co robię też na co dzień. No, to też widać. Dobra, ale słuchaj, zacznijmy może jednak od nieruchomości. Powiedz nam, jak w ogóle zaczęła się Twoja kariera? Skąd taki facet jak Ty w ogóle wziął się na tym rynku nieruchomości? Znaczy generalnie jeśli chodzi o nieruchomości, to mój świętej pamięci tata amatorsko, że tak powiem, zajmował się najmem. Co prawda nie była to jakaś tam wielka skala, to był najem na pokoje. Kilka pokoi w domu mieliśmy takich, że tak to ujmę, wolnych, no i on to po prostu wynajmował ludziom. Przeważnie to byli studenci. Dzisiaj akurat jak sobie to przypomnę, to troszkę nie ukrywam, że śmiać mi się chce, bo była to taka amatorszczyzna, że szkoda gadać, ale tutaj akurat nie o to chodzi, bo chodzi o to, że wtedy już dopiero zobaczyłem, że ojciec w zasadzie w tej kwestii nic praktycznie nie robi, a już ma jakieś tam parę złotych z tego. Nie były to miliony, ale generalnie no, przychodził ten przysłowiowy dziesiąty, parę złotych mu wpływało na konto, więc nie ukrywam, że to jest taki jakby bakcyl drobny, który mnie do tego, że tak powiem, zainspirował. Okej, okay. A powiedz, a jaka w ogóle była Twoja pierwsza transakcja na rynku nieruchomości? Znaczy wiesz co, nie wiem czy to można, no, pierwsza transakcja, nie wiem czy to można generalnie nazwać transakcją, bardziej może taka inwestycja, ja się tak dzisiaj akurat się troszkę sam z tego śmieję, bo to był mój w ogóle najlepszy gotowiec inwestycyjny w życiu, bo... No właśnie, rozmawialiśmy o tym, to ciekawa historia. Tak. Ja mam generalnie domek, w sumie, który w połowie odziedziczyłem po ojcu i drugą połowę odziedziczył po ojcu mój brat. No i generalnie też była piwnica, którą odkupiłem od brata, taka w sumie niska piwnica, suterena. No i tak na dobrą sprawę nie za bardzo wiedziałem, co ja mam z tym zrobić, więc wpadłem po prostu na pomysł, że zrobię tam mieszkania. No i już wtedy jakiś taki instynkt mi podpowiadał, że po co mam zrobić dwa mieszkania, jak mogę zrobić cztery mieszkania. I tak trochę, znowu trochę tak pół żartem, pół serio, powiem, że wtedy wydawało mi się, że to były akurat bardzo, bardzo małe kawalerki, bo to kawalerki były. Były tam 20-parometrowe. Dzisiaj prawdopodobnie to jeszcze bardziej pokroił, jak w miarę
możliwości, tylko że tak akurat tych możliwości nie było, bo akurat układ okien nie, na to nie pozwalał, ale zrobiłem po prostu tam cztery kawalerki i powiem szczerze, że już dawno mi się te pieniążki zainwestowane w ten temat zwróciły, także... Intuicyjnie to zrobiłeś, czy już miałeś jako takie doświadczenie w branży, cokolwiek właśnie, czytałeś, byłeś na szkoleniach? Znaczy akurat wtedy nie byłem w ogóle, to akurat powiem szczerze, że to był bardzo trudny remont, bo to był nawet remont z pogłębieniem fundamentów, wylewki, to naprawdę granat. Więc wtedy akurat jeszcze szkolenia nie było, więc to akurat był mój początek, że tak powiem, takich inwestycji. No i później no w sumie miałem dość długą przerwę. No i dopiero później jakieś tam szkolenie było z podnajmu, ale to też szkolenie z podnajmu to też było takie, że tak to ujmę, troszkę rykoszetem robione, bo w międzyczasie no porobiłem, że tak powiem, nie ma się czym chwalić, ale to też nie sposób o tym nie mówić. Porobiłem parę życiowych błędów, za które no, dość mocno zapokutowałem. No właśnie, Paweł, bo nie wiem, no tak wiesz, czy tutaj będziesz chciał o tym mówić, ale mam nadzieję, że trochę cię pociągnę za język, bo dla mnie osobiście twoja historia no, jest mega inspirująca i naprawdę no, daje potężnego kopa, dużą motywację. Jakbyś chciał kilka słów powiedzieć, bo twoja historia generalnie nie była usłana różami, to chyba nie było tak, że startowałeś na tym rynku z ogromnym kapitałem i z czystą głową, jak to się mówi. Znaczy z głową może nie tyle co czystą, co bez włosów, to na pewno, nie? A tak poważnie znaczy, mówiąc... Znaczy, mój syn? Tak, to akurat u mnie rodzinne jest, także a teraz, żeby nie było, to zapuściłem sobie z kolei brodę, żeby raz na jakiś czas powiedzmy do tego fryzjera pójść, nie? Akurat to jest barber, no ale to jak zwał, tak zwał, nie? No tak, no generalnie no co, no popełniłem kilka błędów życiowych, no i tak się akurat złożyło, że w moim życiu pojawił się dość wysoki dług. Znaczy, powiem inaczej, to ta historia, znaczy ja już ją generalnie powtarzałem, już nie mam jakichś tam obaw, żeby na ten temat mówić, ale nie ukrywam, że dość długo się zbierałem, czy komuś się z tego zwierzać, czy nie, tam nie wiedziało za to wiele osób o tym, no bo to był powód dla mnie, jako gościa, który jest tak jakby wychowany w ten sposób, że facet powinien być głową rodziny. No ja wiem, że to się zmienia, ale generalnie tak byłem wychowany i tak miałem też w głowie poukładane. No to generalnie była życiowa porażka, więc też się nie ma, nie ukrywajmy, no nie ma czym chwalić, że tak wyszło. No wyszedł dług, który był prawie pół miliona. Akurat w tym mniej więcej czasie ja miałem też nieruchomość swoją, też mniej więcej wartości pół miliona, czyli generalnie tak się prawie też stało, że komornik prawie, że tą nieruchomość zajął. I teraz pytanie, no znaczy nie chciałbym tutaj być jakoś... Ale powiedz mi, jak w ogóle sobie z tym poradziłeś, bo wiem, że tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed programem, no i oczywiście podczas naszych szkoleń, no to ja wiem, że też no, gdzieś tam to myślenie takie, żeby ratować jednak ten majątek się pojawiło. Powiedz w kilku słowach, jak sobie z tym poradziłeś? Wiesz co, poradziłem sobie, no brzydko, znaczy brzydko, nie brzydko. No ja myślę, że większość ludzi taki instynkt ma w sobie, żeby po prostu ratować to, co się ma. No uciekłem z tym majątkiem, no co mam powiedzieć, no uciekłem z tym majątkiem. Przypisałem tą nieruchomość na swoją mamę. I to, żeby też, kurczę, tutaj źle nie odbierać, bo zresztą też nie o to chodzi, bo wiadomo, że zawsze się znajdą takie i takie osoby, ale to też tak nie jest, że ja po prostu uciekam przed długami, tylko po prostu chciałem uchronić to, co po prostu wypracowałem sobie. I tutaj wiesz, wtrącę się, bo tutaj bym dodała trochę taki właśnie może mój komentarz prawny, bo z reguły jak wszystko idzie okej, życie się toczy, to o tym nie myślimy, prawda? Nie zastanawiamy się, że jednak to, co jest dla nas najważniejsze, ten nasz dom rodzinny, tam gdzie są nasze dzieci, żona, mąż, no to jednak no, zawsze gdzieś ta noga może się podwinąć. Nie, przecież tego nie zakładamy, nie spodziewamy się. I tutaj szczególnie chciałam uczulić, że jeżeli chodzimy w ten biznes nieruchomościowy, gdzie umówmy się, nawet przy prostej transakcji
coś może pójść nie tak, coś może się wysypać, to wydaje mi się, że nawet z tej historii, zobaczcie, wynika to, że powinniśmy zadbać o uregulowanie odpowiednich ustrojów majątkowych małżeńskich i jednak zawsze takie myślenie, i żeby z tyłu głowy mieć, że jeżeli coś się stanie, to żeby no, komornik nie wszedł na to, co dla nas jest najważniejsze i dla naszej rodziny. Zgodzisz się chyba ze mną, nie? Po tych swoich... Nie sposób się tutaj nie zgodzić, nie? No bo prawda jest taka, że no nikt nie zakłada takich jakichś dziwnych sytuacji, ale to no jest, no to jest samo życie, no co mam powiedzieć, nie? Tym bardziej, że no co, no mamy też czasy, jakie mamy, mam na myśli potencjalne ruchy naszego rządu, które mogą mieć miejsce, więc tutaj wszystko się może zdarzyć tak na dobrą sprawę, więc na pewno jest, no jestem o to doświadczenie na pewno dużo, dużo mądrzejszy, więc po prostu, i żeby też jeszcze jedną kwestię wyjaśnić, bo to też tak nie jest, że ja uciekam przed długami, bo ja te długi już praktycznie w większości spłaciłem, więc ja po prostu na dany moment akurat no, chciałem uchronić to, co posiadałem, bo w tym momencie jeszcze była taka sytuacja, że ja miałem akurat jeszcze wtedy jedno dziecko, teraz akurat mam dwójkę, no i no co mam ci powiedzieć, no to nie jest fajny życiowy moment, nie? Żeby jeszcze mieć tą świadomość, że mogą ci coś zabrać, nie? Więc tak to akurat było. No generalnie nie ukrywam, że to też była taka troszkę tykająca bomba, bo jest jeszcze coś takiego jak skarga pauliańska, tutaj też jest akurat trochę taka ciekawa, z tego punktu czasowego dla mnie ciekawa historia, że komornik oczywiście dobijał się do mojego majątku, wysyłał wszędzie pisma, gdzie mógł, czy mam jakieś ruchomości i nieruchomości. I padło też takie pytanie, nie wiem, czy to czasami nie było to, jakby to powiedzieć, czy ktoś nade mną wyżej nie czuwał, nie, w tym momencie, bo padło takie pytanie też do urzędu, czy ja posiadam jakieś nieruchomości. Teoretycznie jest to bardzo proste pytanie. To jest standardowa tak procedura. Tak, ale chodzi mi o jedną rzecz, że jakby komornik sformułował pytanie w ten sposób, czy posiada i czy posiadał w ciągu ostatnich 5 lat, to powiem szczerze, że byłoby szachmat. Nie? Na szczęście padło pytanie, czy posiada na dany moment. I teraz nie ukrywam, że też ponad miesiąc czasu czekałem na pismo, znaczy no, bo jak jest komornik, to jest coś takego jak akta sprawy i ty jako dłużnik, znaczy no, tego tobie nie muszę mówić, tylko bardziej tutaj tłumaczę osobom, które nas słuchają, które być może nie... Właśnie, bo no nie każdy ma takie doświadczenia jak ty i oby ich nie mieli, prawda, bo to nie są one przyjemne, także podziel tak. się właśnie tymi swoimi spostrzeżeniami, jak wygląda właśnie od tej drugiej strony sytuacja, kiedy to my no, jesteśmy w roli tego dłużnika. No, miałem te no sytuacja wygląda no, psychicznie na pewno bardzo nieciekawie, nie? Tym bardziej, że nie zazdroszczę, nie? Nie tym osobom, które mają teraz taki moment, nie? Ale z drugiej strony ja, bo po co ja w ogóle to mówię? Ja mówię to po to, żeby też co niektóre osoby, nie wiem, być może zmotywować, bo teraz okazuje się, że jak ja o tym nie mówiłem, bo się tego ogólnie wstydziłem, ale teraz jak poznaję różnych ciekawych ludzi, to się okazuje, że ten mój dług, ta moja sytuacja to jest w ogóle pryszcz, tak na dobrą sprawę. Są osoby, które miały dużo, dużo większe problemy i też sobie doskonale z tym poradziły, także to tak na dobrą sprawę to nie jest... No tak, warto o tym mówić i po prostu szukać pomocy, bo jest wiele ludzi, którzy no, mają podobne doświadczenia i też mogą po prostu szybko coś fajnego doradzić. Natomiast słuchaj, wróćmy jeszcze tutaj do tych kwestii takich formalnych. Wspomniałeś o tym dokumencie. No tutaj nie ukrywam, że miałeś trochę farta i tutaj dzięki temu też nie można było powiedzieć, że działałeś na szkodę wierzycieli. Rzeczywiście tutaj, jeśli mówimy o skargach pauliańskich, to w przypadku, kiedy dokonamy takiego rozporządzenia, że jest to rozporządzenie nieodpłatne, czyli dokonamy darowizny, tak jak w Twoim przypadku, to Ty byłeś w większym ryzyku. No niemniej jednak odpowiedziałeś na zadane pytanie zgodnie z prawdą. No i też mamy coś takiego jak ochrona nabywcy osoby trzeciej. No i kiedyś okazało się, że
taka skarga pauliańska gdzieś tam będzie złożona, to w sytuacji, gdy dochodzi do nieodpłatnego nabycia, to rzeczywiście jest ryzyko, że ona może chwycić. Natomiast z doświadczenia tutaj Wam powiem, że jeśli jest to sprzedaż, bo tego często się ludzie obawiają, to w mojej praktyce zawodowej po prostu się nie zdarzyło, żeby to chwyciło. Dlatego, że jeżeli mamy czystą księgę, jeżeli wszystko jest ok, no to trudno przypuszczać, prawda, że kupujemy nieruchomość od kogoś, kto jest dłużnikiem. Natomiast rozumiem, że u Ciebie ta sprawa zakończyła się pozytywnie. Tak, na szczęście. Nikt się nie przyczepił. Tak, tylko jeszcze taka fajna, taka śmieszna rzecz, z której dzisiaj znowu się śmieję, wtedy to powiem szczerze, że prawie zjechałem. Przyszedł list polecony z sądu, z Wydziału Ksiąg Wieczystych, do mojej mamy. No i to było oczywiście po akcie notarialnym, znaczy tam jakiś czas po akcie notarialnym. No i matka do mnie mówi, Paweł, mówi, przyszło list polecony z Ksiąg Wieczystych, zajęcie komornicze. Ja mówię, o Boże. I patrzę, a tam ogólnie było zajęcie komornicze na kwotę tam chyba 7 czy 8 stów. Nie, tam chyba z 2 czy 3 lata nie płaciłem podatku od podatku jako nieruchomości. No i powiem szczerze, że... Tak, a pewnie myślałeś, że już chodzi o grubszy kaliber. Tak. Wiesz, to jest, mówię, dzisiaj to mogę powspominać z uśmiechem na twarzy, ale tam wtedy jak żona akurat mnie zobaczyła, jak czytałem to pismo, to mówi, że takiego to my jeszcze nie widziała. Nie? No i tak szczerze mówiąc, nie ma się też co dziwić. Nie? No bo... No właśnie, słuchaj, umówmy się, teraz patrzymy na ciebie, no twardy facet, wyglądasz, no... Trochę jak taki gangster, więc raczej tak trudno wyobrazić sobie u ciebie jakieś takie emocje, że coś przeżywasz. Powiedz, jak w ogóle ta sytuacja wpłynęła na twoje życie? Wiesz co, ogólnie dzisiaj patrząc na to wszystko, to się z tej sytuacji cieszę. Patrząc na ówczesny moment na to, to jeszcze, żeby było śmiesznie, jak to mówią, że nieszczęścia chodzą parami, to wtedy jeszcze była żona wyczuła jakiś guzek u siebie i miała podejrzenie nowotworu. Musieliśmy zrobić biopsję, żeby to po prostu zbadać. No i około niecałe 2 tygodnie czekaliśmy na wyniki. Na szczęście okazało się, że jest wszystko ok. Tylko na szczęście. Domyślam się, że to były najdłuższe 2 tygodnie w waszym życiu. No powiem szczerze, że to wszystko było w jednym czasie mniej więcej. Nie? No i co? No i generalnie, no co mam powiedzieć? No, siadło troszkę na głowę, no skończyło się tym, że tam zaliczyłem jakiś ciężki epizod depresyjny, z którego po prostu usiadłem, że tak powiem, nie? Na 4 przysłowiowych literach, nie? Troszkę. Nie? No i tak na dobrą sprawę się zacząłem zastanawiać, co w tym życiu mam robić, za co się tutaj zabrać. No i wtedy pojawiły się nieruchomości? Pojawił się pomysł z nieruchomościami na zasadzie, żeby jeszcze było jeszcze jedną rzecz, której bym musiał dopowiedzieć. Ja nie ukrywam, że wtedy też pieniędzy to ja też nie miałem na ówczesny moment, więc mówię, kurczę, co tutaj robić praktycznie bez pieniędzy. No i pojawił się temat podnajmu. Praktycznie większość swoich pieniędzy, które miałem, to zainwestowałem w szkolenie, które, no mówmy się, no też tanie nie było, no ale po prostu postawiłem wszystko na jedną kartę. I tak na dobrą sprawę założyliśmy spółkę z o.o. Też myślę, że ktoś, kto się zajmuje spółkami, no to też wie, dlaczego spółka, nie działalność w mojej sytuacji. No tak, ty już byłeś trochę mądrzejszy, prawda, o te tematy, jak to zrobić i tutaj no trochę też nie miałeś wyjścia. Tak, dokładnie. No i moim celem było w tym podnajmie to, żeby sobie zbudować jakiś tam portfel nieruchomości, żeby mieć tak zwany abonament, comiesięczny abonament, tak to po prostu nazwijmy. No ale nie ukrywam, że ambicje miałem dość duże, bo poznawałem coraz fajniejszych, coraz ciekawszych ludzi, inspirowałem się historiami tych ludzi. No i po około roku czasu pojawił się fajny temat. Ktoś mi zaproponował zakup mieszkania w Kamienicy. No to była naprawdę taka rudera, że masakra. Nie? I tam ogólnie to jest też fajny taki case, bo
bo sprzedająca miała problem, żeby to sprzedać, bo tam naprawdę był ogień. I dałem się z nią. A wcześniej takie... inwestowałeś, już wcześniej coś z kamienicami miałeś do czynienia, czy nie? Czy zupełnie? Można powiedzieć, że nie. Znaczy robiłem jeden remont w mieszkaniu w kamienicy, ale to było odświeżenie w podnajmie, więc tego nie nazwałbym remontem w kamienicy, bo to jest taki, no nie nazwałbym tego takim kamienicznym remontem. Tutaj był naprawdę ogień, ale co chcę powiedzieć, forma finansowania była bardzo, bardzo, znaczy jest w zasadzie bardzo fajna, bo dogadałem się z tą panią w ten sposób, że wpłacam jej, mieszkanie kupiłem w ogóle za 180 tysięcy, tylko że to było też prawie 3 lata temu, więc te ceny, no to była i tak bardzo dobra cena na ówczesny moment. Kupuję za 180 tysięcy, 30 tysięcy jej wpłacam, robimy przeniesienie własności i ona wchodzi na hipotekę tej nieruchomości, tak jakby żeby wpis był na pozostałe 150, a ja jej po prostu co miesiąc płacę tak, żeby te 180 w ciągu 3 lat spłacić bez odsetek, żeby nie było. I tak się trochę śmieję, bo śmieję się z tego z formy finansowania, gdyż w prawie połowie ja spłacam ją tak jakby z jej pieniędzy. Bo ja w ciągu tam kilku miesięcy zrobiłem tam remont, zrobiłem tam cztery mikrokawalerki, które dość fajnie się wynajmują, nawet mimo pandemii, która miała tam miejsce, znaczy no w sumie ma miejsce. Wiadomo, ten rynek najmu też trochę usiadł wtedy, ale nawet mimo to fajnie się coś wynajmowało, więc... Więc to był taki mój pierwszy, taki, znaczy drugi, przepraszam, drugi za tym moim gotowcem, który mam w domu na dole, no to był taki drugi bardzo ciężki remont. Dobra, słuchaj, a zatrzymajmy się tu na chwilę, bo ty tak sporo mówisz, no tu przekonałem i tak dalej, to takie no, trochę nietypowe negocjacje. Jak facet, no umówmy się, z twoim wyglądem, no raczej wyglądasz na mocno ostrego gracza na tym rynku. Jak właśnie to się przekłada na takie relacje, na możliwość negocjacji? No powiem wprost, czy ludzie się trochę nie obawiają ciebie? Wiesz co, akurat wiesz co, faktem jest, że znaczy ja ogólnie mam do siebie dystans. Ja wiem, że są takie stereotypy, jakie są. Wydaje mi się jednak, że jak się wejdzie, przekroczy się próg tego, no pewien próg, jak się, znaczy próg nieruchomości, jak się przekroczy, zaczyna się rozmowę, to myślę, że nawet jak są takie stereotypy na pierwszy rzut oka, no to jeśli w normalny sposób prowadzi rozmowę, no to myślę, że to nie jest jakoś ciężkie. Ja jakoś nigdy nie miałem większych problemów z rozmową z potencjalnymi sprzedającymi. Wiadomo, no czasami tego flow nie było, ale to z drugiej strony ja też nie ukrywam, że nie chciałbym nawet z takimi ludźmi cokolwiek robić, bo to też by rodziło dalsze problemy. Jeśli powiedzmy my sobie się nie spodobamy na dzień dobry, no to widocznie tak po prostu musi być, no tyle. A wracając do tematu, jak ta pani została u mnie przekonana przez pana, który mi ten temat podesłał, nie? A ja z kolei od niego wcześniej pod najem jeden wziąłem i tak rzeczywiście była taka trochę śmieszna sytuacja, bo ja oglądałem tą jego nieruchomość chyba to był czerwiec. Znaczy ja mówię o tym po to, bo ja trochę wytatuowany jestem, mam tatuaże na nogach, na rękach. Teraz tak może nie widać, ale no jakoś tam wyglądam, no wiadomo, no mówią, że nie szata zdobi człowieka, ale jak cię widzą, tak cię piszą, więc no co mam powiedzieć. No i generalnie gościu też tak widziałem, że na początku spojrzał na mnie troszkę dziwnie, ale mówię, no zaczęła się ta rozmowa i wyszło w sumie wszystko ok, oddał mi to mieszkanie w podnajem, ale taka właśnie śmieszna trochę rzecz, że jak już doszło do podpisania umowy, no to jednak taki widziałem, że dodał taki punkcik, że najemca, czyli w tym momencie ja, że oświadczam, że w lokalu nie będzie prowadzona działalność sutenerska, nie? Także tak, to ja akurat też się śmiałem, jak zobaczyłem to, ale z uśmiechem na twarzy to podpisałem, bo wiedziałem, że nie taki tutaj cel jest tego najmu. Okej, no to widzę, że jednak no miałeś trochę przygody. Rzeczywiście, zobaczcie, no te stereotypy, no one jednak są, także no tak to jest, są ludzie posługują się jakimiś tam utartymi schematami, ale jak widać, trzeba być sobą i ja oczywiście pierwsza staram się po prostu łamać wszelkie zasady, także pewnie stąd to doskonały flow między nami. Słuchaj, a powiedz w takim razie jeszcze, jak to
to jest, no bo dobra, no tu tak trochę przeszedłeś już w te kamienice, no ale na dzień dzisiejszy, no to umówmy się, to ty nieźle wymiatasz na tym rynku. Jak z chłopaka, gdzie no, nie miałeś chyba za dużo takiej wiedzy merytorycznej, niespecjalnie też dysponowałeś ogromnym kapitałem, a wręcz przeciwnie, no, trzeba było, jak to się mówi, odkuć. Powiedz, jak to się stało, że nagle ty jesteś no, na jednym z najtrudniejszych i najbardziej dochodowych rynków, rynku kamienic? Wiesz co, jak ja zrobiłem tego czteropaka z tą fajną formą finansowania, to nie ukrywam, że to jest trochę tak jakby miłość od pierwszego wejrzenia, że tak to śmiesznie może nazwę. No coś mnie tknęło, że zaczęło mi się to naprawdę podobać. Jak widzisz taką kurczę ruderę, która nabiera, że tak powiem, takiego drugiego życia, to no to w tym momencie widać, że to taką tobie radość sprawia. I nie ukrywam, że kamienice to były coś, co po prostu no, spodobało mi się to. W międzyczasie jeszcze była pojawił się taki temat mieszkania w kamienicy, który akurat kupiłem z inwestorem. To jest właśnie też ciekawa historia z tego względu, że pamiętam doskonale, jak pośredniczka rzuciła ten temat na toruńskie ogłoszenia. Ten temat dość drogi był, bo on tam kosztował ponad 500 000, no ale to było 180 metrów, ale rudera naprawdę niesamowita. Jak ona tam miała ponad 100 komentarzy, ale takiego hejtu, że naprawdę powiem szczerze, że aż mi się jej żal zrobiło. No tak ją zjechali, no to i że masakra. Ja powiem szczerze, że coś mnie tknęło, mówię, to jest chyba fajny temacik. Napisałem, że ja chętnie to zobaczę. Jakoś się z tą dziewczyną zgadałem na Facebooku. No i udało się wynegocjować dość fajne warunki, no i po prostu to kupić. Kupiliśmy to akurat z inwestorem. Tam był, no i znaczy to jest temat ogólnie taki, że my się trochę długo bojaliśmy z tym, ale bo niecały rok, ale to akurat tylko i wyłącznie dlatego, że w momencie, jak rozpoczęliśmy remont, pojawiła się korona. To było mieszkanie w kamienicy. W kamienicach, jak to często jest, są wspólnoty. To akurat była wspólnota. No i chodziło o to, że ja pewnych zgód nie mogłem załatwić po prostu od tak, bo był zakaz zwoływania zgromadzeń powyżej 4 ludzi. To akurat była wspólnota, która miała chyba... No tak, oczywiście. Tutaj ten proces decyzyjny znacznie został wydłużony. Też no niestety wiele inwestycji się wysypało, bo ludzie no tego nie mogli przewidzieć. No a jednak tam, gdzie wymagana jest przy współwłasności zgoda 100%, no to po prostu te pewne rzeczy nie przeskoczymy. Tak, dokładnie. Dlatego my remont tam skończyliśmy w 3,5 miesiąca. Praktycznie po 5 miesiącach było już, nazwijmy to, wszystko sprzedane, tylko po prostu był problem, żeby tam założyć księgi wieczyste, bo trzeba było jeszcze zgodę wspólnoty na wrzucenie korytarza w części wspólnoty, to po prostu musiało być zebranie. Zebranie nie mogło być, no tam jaja były troszkę, no nie ukrywam, że troszkę też przysłowiowe zęby na tym zjadłem, bo temat był, ogólnie ciężki był temat, tak jak się śmieje pośredniczka, która sprzedała dwa mieszkania z tego, to znaczy, która nam sprzedała dwa mieszkania z tym, przez którą kupowaliśmy, no to się śmiała, że takich tematów to po prostu mało kto robi, nie? W Toruniu. Że ona w sumie nawet nie zna nikogo, który by taki temat kurczę zrobił. To nie, że teraz się chwalę, tylko po prostu chodzi mi o trudność tematu, że ludzie raczej uciekają od takich tematów, to mam bardziej na myśli. No i tak powiem szczerze, że też mi to utkwiło w pamięci, bo zobaczyłem po prostu potencjał tam, gdzie są problemy, jakby to, no, no wiadomo. Właśnie. To jest też przy tym, co szczególnie dzieje się na rynku, nie wiem u ciebie jak lokalnie, twojego rynku przyznam szczerze, że za bardzo nie znam. Natomiast no teraz o takiego klasycznego flipa, o taki dobry towar, czysty, jest bardzo trudno, a jeśli on jest, to, no to kosztuje tyle, że niewiele jesteśmy w stanie z takiej sprzedaży wyciągnąć. Natomiast jeśli spojrzymy szerzej, no ja jestem ogólnie fanką takiego
trochę mniej konwencjonalnego inwestowania. Wiem, że ty też, my szukamy problemów. Też Paweł właśnie był na jednym z moich szkoleń z zakresu inwestowania w udziały w nieruchomościach, gdzie tego typu case'y właśnie omawialiśmy różne modele, bo ta współwłasność daje no, spektakularne możliwości, właśnie Paweł ze mną zgodzisz, nie? To nie tylko tak, że musimy dążyć do zakupu całej finalnie kamienicy, ale możemy zarabiać na różne sposoby, możemy zarabiać na pustych udziałach, możemy najpierw kupić pusty udział, później objąć posiadanie lokali, zrobić flipa na udziale, no a możemy właśnie tutaj, tak jak Paweł opowiada, robić, że po prostu dochodzimy jakby do 100%, wydzielamy jak największą ilość powierzchni mieszkalnej, sprzedajemy to, remontujemy, no i stopy zwrotu, no chyba się ze mną zgodzisz, że są nieco większe niż na klasycznym flipie. Tak, zdecydowanie są nieco większe. Ja bym tylko chciał zobaczyć minę tych ludzi, którzy tak hejtowali, jakby zobaczyli po prostu zarobek z tej rudery, co po prostu, no, na którą tak jechali, że tak powiem, ale wracając jeszcze do tego... Pamiętam, ile wyciągnąłeś. Ja wiem, że pieniądze lubią ciszę, ale może trochę cię tu nadwyrężę. Tak. Wiesz co, my zarobiliśmy na tym 240 tysięcy około, więc myślę, że to jest przy wkładzie niecałe 800, no to myślę, że dość spoko jest. Nie? Ogólnie powinniśmy, no co zrobiliśmy to w rok, powinniśmy, a zrobilibyśmy, gdyby nie, powiem tak, gdyby nie epidemia, byśmy to zrobili max 6 miesięcy. Ale ja bym, słuchaj, potraktowała ten case też bardzo szkoleniowo, bo myślę, że okej, ty jesteś no, takim bardzo takim świadomym jakby uczestnikiem rynku nieruchomości, chodzisz na szkolenia, rozwijasz się, edukujesz, natomiast jednak chyba nic nie uczy tak dobrze, jak przerobienie tego po prostu w praktyce, na własnym case'ie. Jak ty to oceniasz? Chyba jednak sporo ci to dało, co? Bo tak jak rozmawialiśmy, to cenna lekcja. Słuchaj, oczywiście to jest na dzień dzisiejszy mam 3 kamienice, jedną kończymy, drugą zaczynamy i trzecią też zaraz zaczynamy. I teraz chodzi o to, że każda kamienica to jest inna historia, inna lekcja i powiem szczerze, że to, co się czasami sprawdza przy jednej, zupełnie jest inaczej przy drugiej, ale to akurat zrozumieją na pewno ci, którzy w kamienice inwestowali. Mieliśmy taką sytuację przy tym mieszkaniu 180-metrowym, bo to jest też taka fajna kwestia. Mieliśmy problem, no właśnie, bo to jest też kwestia odporności na stres. No ja jako tako mam tą odporność wyrobioną przez życie, że tak to ujmę. Tam mieliśmy przez 2 tygodnie było przysłowiowe rwanie włosów z głowy, co zresztą widać doskonale, bo był problem z pionami. Nie mieliśmy jak pionów puścić. Nie? Sąsiedzi z dołu się nie zgadzali. No i generalnie, no co, no jedyne co zostało, no to została kwestia taka, żeby 2 mieszkania zrobić na młynkach, ale umówmy się, kto kupi mieszkanie na młynku w normalnej cenie, nie? I tam była nawet sytuacja o tyle pobramkowa, że mówię, no dobra, no, w najgorszym wypadku to ja po prostu swoją część doli, no po prostu oddam i nie zarobię, no trudno, nie? No i przez 2 tygodnie, ale okazało się później, że w pionie kominowym, który był zajęty, udało się przepiąć wentylację z jednego pionu do drugiego i zrobić po prostu kanalizę w pionie, no w kominie. I to też jest taka właśnie fajna ciekawostka, bo wcześniej sprawdzaliśmy jeden pion kominowy, okazało się, że on jest szczelny. Tylko sprawdzanie wyglądało w ten sposób, że przyszedł kominiarz, no i po prostu wrzucił tą kulę. No tak, szczelny był, owszem, nie? Ale okazało się, że mimo że był szczelny, ale był krzywy, no i tego, kurczę, kula nie sprawdzi, nie? Bo tego się nie czuje, więc też taka w sumie sugestia, żeby tego typu rzeczy sprawdzać jednak kamerką, a nie kulą. Jeśli takie sprawdzanie będzie ok, no to jeszcze bym sprawdził dodatkowo kamerką. No i po co to mówię? Mówię to po to, że po tamtej akcji, na szczęście ona się udała, znaczy ona się skończyła powodzeniem, po tamtej akcji po prostu stwierdziłem, że łatwiej się robi całą kamienicę,
bo się nie pyta o zgody, bo się nie, nie ma takich sytuacji, jak tutaj z pionami lecisz jak chcesz i tyle. No, więc po prostu kolejny mój cel to był taki, żeby kupić kamienicę. No i tak też akurat się stało, bo teraz akurat kończymy to, co mamy akurat na tutaj do pokazania, więc jakby można było po prostu przełączyć, pokazać tutaj naszym widzom. Okej, już pokazujemy. Powiedz tylko, czy to tak? Tak, to ta. Tu akurat na tym zdjęciu to są już wymienione okna. Tu akurat jest ewidencja zabytków. Konserwator na tym trzyma rękę, ale tutaj też jest. Jak są te białe okna plastikowe, no to tam powinny być okna. One są nie dość, że nie w kolorze, to jeszcze nie drewniane, a plastikowe, to jeszcze nie są. No tam jest taka samowola budowlana, że masakra, więc tam powiem szczerze, że tam był też no granat był, nie? Na szczęście już tam wychodzimy z tego granatu, jakby można było dalej przerzucić. A to jest akurat, pozwoliłem sobie, można chwilę cofnąć? To akurat pozwoliłem sobie wstawić zdjęcie, to jest akurat ta trzecia, którą będziemy ruszali na wiosnę. Tu jest akurat o tyle fajna rzecz, że tutaj to widać na zdjęciu u góry, to są tak zwane stropy Kleina, to są takie półki ceglane, my to będziemy po prostu czyścili, piaskowali. Jak mam być szczery, to ja nie widziałem, znaczy ja nie mówię, że nie ma, bo na pewno są takie mieszkania, bo nawet widziałem, ale nie widziałem żadnego, mówię teraz o Toruniu, nie widziałem żadnego mieszkania na sprzedaż w kamienicy z takim sufitem. Oczywiście my ten sufit. Znaczy szczerze, że ja też się pierwszy raz z czymś takim spotykam. Piękne to będzie. Tak, znaczy być może jest tak, że niektórzy patrząc teraz na to zdjęcie mówią, co ten chłop gada, no, gdzie tutaj piękno jest, ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby w takich rzeczach widzieć właśnie piękno. Tak, dokładnie. Tak. W kamienicach rzeczywiście trzeba mieć dużo wyobraźni. No, czasami nie ma co też przegiąć, bo można myśleć za bardzo życzeniowo. To też zdarza się, to takie fakapiki moich niektórych klientów. No niemniej jednak rzeczywiście to tak jak wejdziemy, prawda, się wydaje, Boże, co za ruina, śmierci, grzyb i tak dalej. To znaczy, ale ten inwestor wie, co robi. Znaczy prawda jest taka, że może nie powinienem tego mówić, ale ja się cieszę, że tak ludzie myślą. Naprawdę. Im więcej ludzi tak myślą, dla mnie tym lepiej. Naprawdę. Nie? Niech tak cały czas myślą. No, no tak, nie zmieniajmy tego myślenia. Wiesz, tu mamy polskie grono naszych słuchaczy, także na łamach Akademii też wiesz doskonale, że wszystkie nasze szkolenia są objęte ścisłą poufnością, bo rozmawiamy nie tylko o dużych pieniądzach, ale o takich tipach, którymi nie chcemy się dzielić z całym rynkiem, także śmiało myślę, że tutaj możemy sobie trochę pogadać, ale słuchaj, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, no to jak w ogóle zabierasz się do tematu, bo wiadomo, audyt prawny to jest jedno, no ale tutaj musimy dość dobrze zrobić również audyt stanu technicznego i faktycznego. Powiedz, od czego zaczynasz w ogóle, tak jakby podchodząc do analizy nieruchomości? Wiesz co, no od czego zaczynam? No zaczynam od tego, znaczy w pierwszej kolejności, czy jest możliwość dogadania się z potencjalnymi, znaczy może odpowiem na to pytanie troszkę w inny sposób, na pytanie zakupu swojej pierwszej kamienicy, bo no. To akurat jest też historia tego typu, że tam było 17 sprzedających. Ta kamienica w ogóle była na sprzedaż oficjalnie, cały czas baner wisiał z 10 lat. Po prostu oni byli, to rodzina była, oni byli tak skłóceni, że się po prostu nie mogli dogadać. Jeden na drugiego jakieś tam donosy. No powiem szczerze, że sytuacja no nie za ciekawa i generalnie podejrzewam, że każdy potencjalny kupujący, który przyszedł, jak wychodziła sąsiadka i mówiła, że no i swoją historię życiową zaczął opowiadać, no to każdy. Tak mi się wydaje, że po prostu odbijał od tematu. Ja zrobiłem takie rozeznanie,
większość ludzi generalnie była na tak i po prostu zostało tam w zasadzie kilka procent do dogadania i po prostu zacząłem rozmawiać z tymi ludźmi troszkę, że tak powiem, w inny sposób. Prawdopodobnie, znaczy tak można trochę gdybać, ale prawdopodobnie te wszystkie elementy, te puzzle zagrały w jednym czasie i idealnie. Mam na myśli to, że w odpowiednim czasie do nich podszedłem w odpowiedni sposób i też pewnie zobaczyli, że po prostu, no, że gościu się kurczę nie ugina, że i tak raczej to kupi, więc chyba raczej lepiej się z nim dogadać. No i tak też się stało. No oczywiście w międzyczasie, żeby nie było, stan techniczny też oczywiście był sprawdzany, chociaż kamienice mają też to do siebie, że nie zawsze jest możliwe sprawdzenie w 100% stanu technicznego, bo często jest tak, że są jakieś belki, których no, nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Są lokatorzy, gdzie nie możemy wejść, więc a gdzie dopiero ściągnąć podłogę, posprawdzać belki. No temat rzeka, no jedynie co to można posprawdzać te wolne lokale. No ale tam akurat no, mam takiego zaprzyjaźnionego, nazwijmy to kierownika ekipy. Z nim to akurat sprawdziliśmy. On to mówi, że jest ok, że dużo gorsze tematy robił, więc luzik, więc sobie z tym bez problemu poradzi. Prawnie to też oczywiście na miarę możliwości sprawdziliśmy. No ta Juszka nam przeanalizowała księgę wieczystą od A do Z. No i po prostu została tylko kwestia, znaczy w zasadzie dwie kwestie, dogadania się z tą mniejszością i dogadania się z lokatorami, którzy na ówczesny moment tam byli, bo tam były... No właśnie, a te sprawy lokatorskie jak rozwiązujecie, bo to jest zawsze taka udręka. Wiesz co, to jest generalnie troszkę ślizgi temat, bo teoretycznie można powiedzieć, że no dobra, o przychodzi łysy gościu, wytatuowany, o pewnie się go wystraszą. Powiem szczerze, że wiesz co, guzik prawda, wcale się nie boją, nie? Znaczy to zależy jeszcze od sytuacji, nie? Ale generalnie no, prawda jest taka, że inwestor tak na dobrą sprawę to jest osoba, która analizuje, nie? A tutaj z kolei taki najemca to jest osoba, która nie ma do stracenia praktycznie nic, więc on będzie bardziej walczył niż taki ktoś jak powiedzmy ty czy ja, gdzie powiedzmy no można mieć, nie trzeba mieć. Więc tutaj trzeba po prostu na zasadzie, znaczy moim zdaniem na zasadzie jakichś tam argumentów normalnych rozmów w normalny sposób, no generalnie no nie ma sensu jakoś tam, brzydko mówiąc, na huki tych ludzi. Tak, to jest chyba... To też nie, to po pierwsze... Tak, tym bardziej, że też się umówmy, jak ktoś działa na tym rynku, no to też nie o to chodzi, żeby w ten sposób działać, bo słuchaj, no co mam powiedzieć? Dokładnie, to się szybko rozchodzi i też tutaj ja uczulam, że o ile jeszcze kilka lat temu to orzecznictwo nie było takie brutalne, to na tą chwilę, w momencie, kiedy jakkolwiek naruszycie mir domowy albo zaczniecie kogoś, no troszeczkę przyspieszać w tej wyprowadzce, to możecie popełnić przestępstwo i to już nie ma zabawy, bo poza samą odpowiedzialnością z tytułu naruszenia posiadania, taką typowo cywilną, to możecie po prostu mieć wyrok karny. Także tego absolutnie nie zalecamy, nie rekomendujemy takich rozwiązań. No a później też no, rozniosą się wieści, że jesteście po prostu czyścicielami kamienic, i będziecie mieć po prostu kłopot przy ewentualnie innych inwestycjach. Dobra, Paweł, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, a w ogóle zdarzyło ci się tak, że na przykład dogadałeś się z kimś, że się wyprowadzi, a jednak okazało się, że było inaczej? Wiesz co, w sumie to nie. Mam to szczęście, chociaż wiadomo, że to jest statystyka, jakbym tych lokatorów przerabiał XX, no to pewnie kiedyś na ten odcisk nadepnę, ale na szczęście udało się tak, że się udało w normalny sposób dogadać. Tutaj mieliśmy też tak troszkę, nazwijmy to, nerwów, bo jedna pani po prostu była tam z przydziału, no i ona po prostu czekała na lokal zastępczy. Ona tam była dość wysoko w kolejce, no czasami jest tak, że się kilka lat czeka. Ona tam na szczęście było tak, ona dość wysoko na liście była. Też tam nie ukrywam, że wszelkich swoich, nazwijmy to, możliwościami użyliśmy,
radziliśmy się, jak to po prostu zrobić, żeby w miarę jak najszybciej na ten lokal dostała. Też tam, słuchaj, no powiem ci tak, my i ta pani graliśmy do jednej bramki, więc nam zależało, jej zależało. Więc po prostu jakoś tam się dogadaliśmy, no i udało się ten lokal załatwić. Znaczy, w zasadzie ona, znaczy no ona z naszą pomocą sobie to załatwiła, my też jej tam po prostu pomogliśmy. No i powiem szczerze, że to też jest takie fajne, bo przy wyprowadzce, jak ona tam podziękowała, nawet kupiła dobrą łychę w ramach podziękowania, więc myślę, że to też nie jest, zdarza się często, więc też mogę się taką rzeczą pochwalić, bo wiesz, bo tak jak zaraz, ja się nie chciałbym takiej łatki tutaj do siebie, dla siebie jakiegoś czyściciela kamienic, bo to wiesz, jak to może wyglądać, nie? Ale tym bardziej, że umówmy się, jakbym ja w ten sposób działał bądź próbował działać, no to słuchaj, no to u mnie to jest szachmat. No, spojrzy taka sytuacja. Ten rynek bardzo, bardzo szybko by ci się skończył. Tak, więc. Droga, nie? No, a słuchaj, a powiedz mi jeszcze, no bo jakby tak mówimy teraz o tobie, ale no jednak kamienica to jest dosyć poważne przedsięwzięcie. Jak wygląda twój zespół? Czy za tobą stoi sztab ludzi? Czy to jest tak, że większość rzeczy robisz sam? Znaczy generalnie ja działam, nazwijmy to, znaczy mózgiem, znaczy inaczej, ja jestem wykonawcą, robię to ze wspólnikiem, ale w zasadzie ja to wszystko ogarniam, ale to nie ma czegoś takiego jak, nie ma możliwości, żeby nie robić tego ze sztabem ludzi, no bo są takie osoby, no też nie ukrywajmy, jak ty, którą mogę się też poradzić w jakichś tam sytuacjach, jest też Damian, którego też serdecznie pozdrawiam, bo umówmy się, no on jest, no ja tak się trochę śmieję, nazywam go trochę ojcem chrzestnym kamienic w Polsce, tak w cudzysłowie. Jest notariusz, jest ekipa budowlana, jest architekt, jest projektant, także jest, znaczy no już teraz też nie chcę tutaj rozbijać ekipy budowlane, bo wiadomo, że... Zmierzam do tego, że chyba trzeba delegować, prawda, już przy tego typu projektach. Musimy nauczyć się, że te obowiązki trzeba delegować. Natomiast o co chciałabym Cię jeszcze tutaj właśnie w tym miejscu zapytać? Powiedz mi, no bo tak mówisz, tu do notariusza coś tutaj damy coś do Liberty, tu do Damiana, a powiedz, ale to w takim razie to po co Ty się szkolisz? Czy uważasz, że ta wiadomo, przychodzisz do mnie na takie no, dosyć mocno merytoryczne szkolenia prawnicze, oczywiście one też uczą inwestowania, pokazują potencjał udziałów i możliwości zarabiania na nich, ale jednak, no mówmy się, to jest takie kombo kilkanaście godzin solidnej wiedzy, której no, nie posiada nie jeden prawnik. To o co to robisz? Nie łatwiej by było komuś po prostu zapłacić? Wiesz co, bardzo fajne pytanie to jest. Na pewno było, znaczy łatwiej. I tak i nie, bo mam na myśli teraz to, że ja jestem takim, jakby to powiedzieć, underdogiem. Ja wolę po prostu gonić. I teraz ja powiem szczerze, że ja jak do ciebie jechałem na szkolenie, jak zobaczyłem ludzi na liście, jacy są, to powiem szczerze, mówię, o Boże, co ja tam kurczę robię, jak ja tam jestem mały żuczek, nie? Bo tam naprawdę takie mózgi były, że no naprawdę pełen podziwu byłem, ale powiem szczerze, że mi akurat takie coś odpowiada, bo ja w tym momencie się dwa razy szybciej uczę, ja tych ludzi pytam, ciągnę za język i tak na dobrą sprawę wtedy też jest na tych networkingach, no wtedy jest najlepszy, znaczy pomijając kwestię merytoryczną, to też jest kwestia, wiadomo, poszkoleniowa, no to w tym momencie takimi ludźmi nie ukrywam, że się też inspiruję, więc po co się szkolę, no po prostu po to się szkolę, żeby tą wiedzę pogłębiać, no jak ktoś po prostu przestaje się uczyć, no to jak się nie rozwija, no to się cofnie. A nie wydaje ci się, że to jest też tak, że to pomaga ci wybrać dobrego jakby partnera do współpracy, no bo tak jak nie mamy pojęcia o jakiejś branży zupełnie, no to mówmy się, trochę można trafić na minę, nie? Szczególnie w nieruchomościach. Każdy teraz może sobie zrobić wizytówkę specjalista, ekspert i tak dalej. Tak, specjalista, ekspert, tak, to się zgadza, z wizytówkę może każdy zrobić, no generalnie życie weryfikuje, no ja w ogóle nie wychodzę z założenia, ufaj, ale
ale kontroluj. Wolę pewne rzeczy też delegować, ale z drugiej strony no też często to po prostu sprawdzam. No, mam spokojniejszy sen, nie? Że tak ujmę. Chociaż w temacie kamienic to nie do końca się da wszystko przewidzieć, ale każdy, mówię, no każdy case czegoś tam uczy. Ja po prostu też to robię, bo dużo rzeczy robię sam, dużo rzeczy też tak się szkolę, bo powiem szczerze, że śmiać mi się chce troszkę, bo na przysłowiowe stare lata wzięło mnie na naukę. I teraz tak szczerze mówiąc, to też stało się to moim hobby. Jak ja powiedzmy widzę jakąś kamienicę, widzę jakąś ruderę, no to powiem szczerze, że aż się tym jaram dosłownie, więc no, kręcają te kamienice, oj kręcają. Tak, tym bardziej, że się umówmy, to są też budynki z duszą, one mają coś, znaczy też nie każdy to lubi, ja to też oczywiście rozumiem, ale one mają coś w sobie, mają często jakiś kawałek historii, no mi akurat takie coś akurat odpowiada. No znalazłem swoją niszę, z której się cieszę, także... No właśnie, a nie masz czasem tak, że planujesz może wrócić do takich klasycznych szklipów, do jednak do większego spokoju, no bo tam w tych kamienicach, no to te trupy z szafy no, często wychodzą. Wiesz co, moim generalnie celem jest, na szczęście mi się to udaje na razie, no i co nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, teraz powinno być, znaczy cel jest taki, żeby było coraz lepiej, wiadomo, ale no generalnie no mam ileś tam jeszcze podnajmów, niewiele już, ale no coś tam mam. Mam kilka pokoi, kilka kawalerek w zarządzaniu. Ja to traktuję jako taki jakby abonament, że mam powiedzmy z czego żyć. Te pieniądze, które będę zarabiał z tych kamienic, no bo to umówmy się, no nie są też to małe kwoty, ale to są też takie strzały, nie? Strzały tam raz na powiedzmy rok, raz na półtora roku. No chciałbym docelowo zrobić w ten sposób, żeby tych strzałów było z 3 razy w ciągu roku. I powiem szczerze, że jest to realne, naprawdę jest to realne, jak sobie tak czasowo wszystko poukładam, to myślę, że to jest kwestia, wiadomo, no ekipy, znalezienia też tematów, no też nie jest to proste, zresztą co wiesz, ale jest to, nie, ale nie ma rzeczy niemożliwych. I po prostu ja lubię, fajny tekst swego czasu powiedział T. Harv Eker, że jeśli robisz rzeczy łatwe, życie będzie trudne. Jeśli robisz rzeczy trudne, życie będzie łatwe, także... Ja się w 100% z tym zgadzam, ale słuchaj, tutaj właśnie poruszyłeś fajną kwestię a propos czasu, bo no, jednak ten rynek kamienic, jednak ta forma inwestycji każdemu się wydaje taka czasochłonna, absorbująca i tak dalej. A no, znamy się trochę, rozmawiamy też już po godzinach naszej pracy o różnych rzeczach, natomiast no, jesteś gościem, który poza pracą zawodową jest czynnym sportowcem, jest fantastycznym ojcem, mężem, masz czas dla siebie, dbasz o własny rozwój. I teraz powiedz mi i nam tutaj, jak ty to robisz, bo wiele ludzi mówi, no nie chce mi się doba, jest za krótka, to jeśli ja nie wiem, wejdę w taki rynek, no to przecież to ja nie będę już mieć na nic czasu. Powiedz, jaki ty masz pomysł na to i w ogóle co ci daje ten sport i czy on ci pomaga w takiej codziennej karierze zawodowej, czy może jest trochę udręką? Wiesz co, dziękuję za to pytanie, bo jest naprawdę bardzo fajne. Tak na dobrą sprawę sport uczy pokory, uczy determinacji, uczy nas tego, żeby się nie, wiem, nie poddawać, że nie jedna jest nie wiem, kontuzja, porażka, i tak dalej. I tak samo jest w biznesie, to przekładając, dużo jest sportowców, którzy są doskonale dobrymi biznesmenami. Jeśli powiedzmy, nie wiem, ktoś ma jakiś problem czasowy, to w mojej ocenie jest to bardziej kwestia złego zagospodarowania czasem. Ja ostatnio byłem na siłowni i była taka para. I ja tak patrzę na nich, kurczę, gościu sobie ćwiczy, no dobra, mówię, a ona sobie siedzi. Później patrzę, oni się wymienili i ona sobie ćwiczy, bo wymienili się. Mówię, kurde, o co chodzi, nie? Ja później wychodzę z treningu, patrzę, a oni z małym niemowlakiem są, nie? Tam chyba z kilku, dosłownie z kilkumiesięcznym. I teraz ja tak, kurczę, mówię normalnie wow, nie? Że, w sensie takim, że no, tak, nie? Jednak jak się chce, to się da. Tak, dokładnie. Ja nie mówię, żeby po prostu brać przykład z tych ludzi, ale powiem szczerze, że aż miło mi się na nich popatrzyło w tej kwestii, bo oni byli tak zdeterminowani, że tam nie ma czegoś takiego, że odpuścili trening. Nie?
I to, że mały dzieciaczek, no co to za problem, nie? Dla nich, nie? Żaden problem. Więc tak samo tutaj teraz piję do tego potencjalnego, nie wiem, treningu, potencjalnego znalezienia czasu na nie wiem, ja na przykład czasami nie ukrywam, że wstaję sobie 6:30, akurat dzieci moje wstają około 8:00, no to ja sobie specjalnie wcześniej wstaję, też oczy zaropiałe, no czasami nie jest łatwo, no ale sobie tutaj jakiś webinar obejrzę, tutaj sobie czytam trochę książki, czasami też jak oni pójdą spać, no to wiesz, ja też nie oglądam filmów, nie oglądam jakichś programów, znaczy rzadko, bardzo rzadko to robię, jedyne co oglądam to w zasadzie muzykę słucham, z telewizji i bajki oglądam z dziećmi, ale tak generalnie ja nie tracę czasu na takie bzdurne rzeczy, więc ostatnio nawet sobie starałem się wdrożyć do swojego funkcjonowania to, żeby nawet nie słuchać jakiejś muzyki, radia, też to rzadko to robię, po prostu sobie odpalam sobie jakiegoś audiobooka i ostatnio nawet był audiobook, którego przesłuchałem, bo tam jest na YouTube jest takie, może nie każdy to wie, ale na YouTube jest takie ustawienie prędkości. Można sobie ustawić na przykład na 1,5, a czasami na 1,75, to wiadomo kwestia tego, jak kto mówi, czy mówi szybko, czy wolno. Ale ostatnio nawet się złapałem na tym, że a dobra, tutaj podjechałem, tam podjechałem, tutaj 10-15 minut, tam 10-15 minut i tak na dobrą sprawę w 3 czy 4 dni przy 4-godzinnego audiobooka przerobiłem i no i ktoś może być, a ja nie mam czasu czytać książki. No dobra, no to chociaż rób tak, nie? I to jest chociażby jeden z takich. No właśnie, sposobów. To jest chyba kwestia priorytetów, prawda? Ale jednak chyba też zgodzisz się ze mną, że ten sport też uczy nas jakby na każdej płaszczyźnie naszego życia takiej żelaznej konsekwencji, która w mojej ocenie w nieruchomościach mega pomaga i w biznesie, a szczególnie jeśli jesteśmy no, na tych trudniejszych takich rynkach, gdzie na dochód trzeba poczekać i zapracować, nie? Tutaj też siła nawyku, także no osobiście ja powiem szczerze, że na moją karierę zawodową sport bardzo wpłynął i wydaje mi się, że wpłynął dużo bardziej na to, gdzie teraz jestem, niż szkoła, którą skończyłam. No wiesz, ja tak trochę się śmieję, bo rano się budzę, patrzę, Ela dodała relację, że już tam chyba 6:00 na treningu, tam trenowałaś sobie na siłowni w Lublinie, nie? Więc tak kurczę i widzisz, i teraz można powiedzieć, że o, tato ma dobrze, bo kurczę, bo ma tak czy siak, no ale wstajesz też o jakiejś godzinie, kurczę, gdzie oczywiście, już wymaga to poświęcenia, to jest kwestia priorytetów, jak pójdę na imprezę i wrócę o 5:00, no to raczej to się nie uda, nie? A nawet jeśli się uda, to ten trening no niestety nie wyjdzie. Także tak jak najbardziej, ale też i kwestia zorganizowania, nie? Także to jest bardzo istotne. No i w biznesie bez tego też nie ruszymy z miejsca, a jeśli ruszymy, to bardzo powoli. Słuchajcie, ja myślę, że no, nasza rozmowa dobiega już końca, bo musimy się też już trochę zrelaksować i przygotować między innymi do konferencji, która już przed nami 27 listopada w Warszawie. Konferencja, która będzie podzielona na dwie części. Będzie to część, gdzie będziemy najpierw z prelegentami omawiać różne aspekty prawne. Będą też pokoje eksperckie. No a wieczorem będziemy się relaksować i omawiać oczywiście nasze doświadczenia i case'y w kuluarach. Także bardzo serdecznie Was zapraszam i Paweł będzie między innymi jednym z gości i będzie trochę szerzej mógł Wam poopowiadać o swojej praktyce zawodowej i w zasadzie będzie dostępny przez cały dzień również po swojej prelekcji jako ekspert, także też myślę, że podzieli się z Wami swoimi spostrzeżeniami na temat i rynku kamienic, ale jak widzicie i nie tylko, bo przerobił dość sporo tematów. Także słuchajcie, bardzo serdecznie Was zapraszamy. Ja jeszcze tylko na koniec chciałabym dodać takie podsumowanie, bo nie daruję sobie, co prawda miało być dzisiaj luźniej, ale muszę wtrącić kilka prawniczych tematów. To słuchajcie, to wszystko wygląda super, bo my tak sobie dzisiaj tak luźno porozmawialiśmy,
była to w mojej ocenie bardzo fajna, nieco inna rozmowa niż ta, która tutaj ma miejsce z reguły na webinarach. Także bardzo Ci, Paweł, dziękuję. Natomiast chciałabym tylko Wam powiedzieć, że do inwestowania na rynku kamienic, do inwestowania w udziały w nieruchomościach, to jednak trzeba mieć sporą wiedzę. I nie tylko taką bardzo prawniczą, bo to, chociaż to też jest konieczne, bo musicie robić audyt prawny dobry nieruchomości, ale musicie też mieć wiedzę taką praktyczną, po to, żeby tą kamienicę rzeczywiście sprawdzić, bo niejednokrotnie ten audyt stanu faktycznego, on będzie ważniejszy niż ten prawny, bo ten prawny prędzej czy później to, no jak nie jest to jakaś duża mina tak zwana, to się z tym uporamy. Natomiast jak dokonacie no, kiepskiej analizy, chociażby stanu technicznego, okaże się, że źle oszacujecie koszty remontu, albo kupicie sobie no, nieruchomość gdzieś tam z jakimiś lokatorami, których nie da się usunąć, no to może się okazać, że ta wasza inwestycja będzie totalnym niewypałem. Ale to nie jest tak, bo jak wiecznie was straszę, później mówicie, ty nas tak nastraszysz i Jezu, ja to na tym rynku niebezpiecznie. Absolutnie nie. Gdyby to by, tylko trzeba to robić z głową, dlatego że tu mówimy o dużych pieniądzach, zarówno o dużych pieniądzach, które możemy zarobić, ale również duże pieniądze możemy stracić. I teraz, jeżeli podejdziecie do tematu ok, to udziały w nieruchomościach w mojej ocenie dają ogromny potencjał inwestycyjny i zarówno ja, jak i chociażby nasz gość, myślę, że jesteśmy żywymi przykładami tego, że to się da i można to robić, natomiast róbcie to z głową. Dlaczego? Dlatego, że o ile przy zwykłej nieruchomości typowej, no to jak będziecie mieć normalnie jakiś akt notarialny albo gdzieś tam się kogoś poradzicie, no to raczej będzie, powinno być wszystko ok. Natomiast przy udziałach, takie typowe zapisy w aktach notarialnych, one już wielokrotnie nie wystarczą i podejście do takiej zwykłej analizy. I tego się po prostu trzeba nauczyć, a najlepiej się nauczyć tego od praktyków. I właśnie o takich case'ach między innymi będziemy rozmawiać w Warszawie 27. Serdecznie Was zapraszam, tych, którzy jeszcze się nie zapisali. Paweł, ja Tobie bardzo dziękuję. Z naszymi widzami podzielić się jakimiś swoimi spostrzeżeniami, to dawaj, jest nas jak zwykle wiele, jesteśmy i na YouTubie, co prawda widzę, że na Facebooku były jakieś przejściowe problemy, ale będzie ten webinar nagrany, no i widzimy się oczywiście w Warszawie. Tak, także też ja ogólnie na koniec też chciałem Tobie podziękować, bo nie ukrywam, że jak mi zaproponowałaś ten webinar, to się też poczułem, no jakby nie patrzeć wyróżnionym, także chyba w dobrym kierunku idę, skoro dostałem takie zaproszenie, także dziękuję bardzo. A powiedz, a jakieś pytania będą od widzów? Na razie pytań nie ma, ale pytań spodziewamy się na konferencji, także wiem, że tutaj niektórzy już niezłe kazusy do Ciebie szykują, także musisz się nastawić na mocną merytorykę, bo tutaj już sporo tego typu zapytań było, także w kuluarach spodziewaj się, bo niektórzy tam z pełną dokumentacją planują do Ciebie przyjechać. Także słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy, Paweł, jeszcze raz dzięki, jakby no zaproszenie oczywiście, no cieszę się, że przyjąłeś, a podyktowane no tym, co robisz, ja uwielbiam, kiedy patrzę na moich absolwentów, na ich sukcesy, po prostu to jest dla mnie paliwo, także kibicuję, wspieram i zawsze będę to robić, także uważam, że to jest dopiero początek tego sukcesu Twojego. Także życzę Ci wszystkiego dobrego, Wam też, szanowni widzowie, życzymy najlepszego, samych dochodowych i bezpiecznych inwestycji. No i słuchajcie, bądźmy w kontakcie, jeżeli chcecie, żeby coś szczególnego poruszyć na kolejnych live'ach, macie pomysł na to, kogo powinnam zaprosić, to oczywiście jesteśmy tutaj dla Was. No i też jeśli uważacie, że ta wiedza jest dla Was ok, podoba Wam się to, co robimy, to dajcie znać, będzie nam miło, jak napiszecie jakiś komentarz i piszcie też śmiało, co możemy poprawić. Życzę Wam miłego wieczoru. Paweł, wielkie dzięki jeszcze raz. To ja dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć. Hej.